Witam wszystkich, jestem Elizabeth Edwards w Montanie i bardzo się cieszę, że dołączyliście do nas tego wieczoru z Aman Jabim, który wygłosi nam prezentację na temat inteligentnych miast technokracji i wszechobecnej inwazyjnej kontroli, która nadchodzi do naszych małych miast i społeczności z globalnej agendy. A więc w tym momencie chciałabym przedstawić naszego gospodarza i mówcę, Aman Jabi. Aman przybywa do nas, do Montany z Doliny Krzemowej. Gdzie przez 25 lat zajmował się zaawansowanymi technologiami i był w czołówce branży wideo i camera technologies w Dolinie Krzemowej. Jest współzałożycielem dwóch startupów zajmujących się aparatami fotograficznymi. Odegrał rolę w tej technologii. Ma tytuł licencjata z elektrotechniki i tytuł magistra z chemii z Indii, magistra inżynierii elektrycznej ze stanu Pensylwania. Studiował informatykę na Uniwersytecie Stanford i jest zapalonym fotografem, podróżnikiem i prywatnie pilotem. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jest tutaj z nami, ponieważ jest miłośnikiem liberty. Uwielbia dzielić się z innymi informacjami, którymi może się podzielić, abyśmy mogli się zjednoczyć, aby wspólnie wstać. Dziękuję, Aman. Witam, Elizabeth, i dziękuję za miłe wprowadzenie. Mam nadzieję, że mój głos jest jasny i klarowny. Jest po prostu cudowny. W porządku, więc dziękuję wszystkim za dołączenie tutaj. Widzę nazwiska, które widziałem tu wcześniej, więc miło z Waszej strony, że wróciliście do nas i mam nadzieję, że ludzie będą dołączać i coraz więcej osób będzie dołączyć na tę prezentację, ponieważ to, o czym mam zamiar mówić, jest absolutnie istotne dla każdego człowieka na świecie. Od wielu lat próbuję zwiększyć świadomość tego, co dzieje się na świecie, ale było to nie lada wyzwanie. Więc kilka lat temu zdecydowałem się zrobić prezentację wizualną, która była stosunkowo łatwa do zrozumienia poprzez obrazy wizualne i od tego czasu myślę, że coraz większą uwagę przyciągają ludzi próbujących zrozumieć te globalne programy, znajdując się w samym sercu tego, co dzieje się na świecie, od Ukrainy po Iran, Palestynę, Izrael. I to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i poza nimi. Jest to tożsamość cyfrowa i w miarę kontynuowania tej prezentacji zaczniecie rozumieć, w jaki sposób ta tożsamość cyfrowa poprzez nasze biometryczne rozpoznawanie twarzy zasadniczo zniewoli nas w cyfrową dyktaturę. Ten program pochodzi od Organizacji Narodów Zjednoczonych, nazwa Zrównoważonego Rozwoju i Działań Klimatycznych, więc jest to dużo do rozpakowania i rozpakuję to dla Was w ciągu 50 do 55 minut. Więc zamierzam przedstawić koncepcję rozpoznawania twarzy. Opowiem o kamerach i instalacjach nadzoru na całym świecie, w tym w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Następnie przejdziemy do inteligentnych miast i tego, w jaki sposób nadzór w inteligentnych miastach jest bezpośrednio powiązany z nowym systemem finansowym i omówimy więcej szczegółów na temat celów zrównoważonego rozwoju ONZ, ich zastosowań w finansach, w bankowości, w systemach edukacyjnych i poza nimi, a potem zakończę wykład i będziemy mieli otwarte pytania i odpowiedzi przez godzinę lub dłużej, w razie potrzeby. Oto niektóre logo i terminy, które na pewno znacie, które pojawiają się przez ostatnie 3 lata lub więcej. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ brzmiało całkiem uroczo i wcale nieszkodliwie. Czwarta rewolucja przemysłowa chce odbudować lepiej nowy międzynarodowy porządek gospodarczy. Istnieje również koncepcja Wielkiego Resetu, o którym, jak wiesz, mówiono w wielu głównych magazynach.
i gazetach w ciągu ostatnich kilku lat. Predykcyjnie programują cywilizację tym terminem wielkiego resetu, ponieważ chcą zresetować wszystkie systemy. Polecam książkę Schwaba 2020. Polecam ją, więc tylko to takie tło. Jak powiedziała Elizabeth, mam kilka stopni w nauce i technologii i inżynierii. Byłem w Dolinie Krzemowej przez ponad 25 lat. Założyłem 2 startupy z kamerami. Zebrałem dużo pieniędzy dla korporacji, których jestem współzałożycielem, więc rozumiem, w jaki sposób pieniądze trafiają z rezerwy federalnej do funduszy private equity i kapitału wysokiego ryzyka oraz jak cały program w Dolinie Krzemowej i poza nim był realizowany przez kilka dziesięcioleci. Pracowałem nad technologiami obrazowania i kamer, które zostały wykorzystane w produktach znanych już, autonomicznych samochodach, smartfonach, robotach, dronach i wszystkim tym, nad czym pracowałem, z tymi technologiami strumieniowego przesyłania wideo i audio, które stały się częścią międzynarodowych standardów, które są dziś używane w różnych zastosowaniach, z którego korzysta świat. Więc myślę, że chodzi o to, że mam wiedzę merytoryczną i głębokie doświadczenie technologiczne, doświadczenie w Dolinie Krzemowej i udało mi się całkiem dobrze połączyć te wszystkie kropki. Więc jak rozpoznawanie twarzy działa prawidłowo? Zapewnia korzyści dla Twojego smartfona lub zapewnia bezpieczeństwo danych i prawidłowe odblokowanie telefonu, więc dzieje się tak, że z przodu telefonu znajduje się niewidzialna kamera i projektor na podczerwień, a projektor wyświetla 30 lub 60 tysięcy punktów na Twojej twarzy i ta kropka, wzór zostaje zniekształcony w oparciu o kontury Twojej twarzy. A kamera termowizyjna robi zdjęcie tego zniekształcenia w czasie rzeczywistym, a następnie jest w stanie odtworzyć dokładne cechy Twojej twarzy i jednoznacznie zidentyfikować, czy to Ty, ponieważ każdy ma unikalny ślad. Więc tak działa rozpoznawanie twarzy w Waszych smartfonach. W kamerach podłączonych do sklepów i miejsc publicznych działa to nieco inaczej. Wykorzystuje znaną odległość między oczami i odległość między nosem a oczami i tak dalej. Więc nie jest tak dokładna na zewnątrz, ale na Twoim telefonie ma ponad 99 punktów dokładności. Więc przez ostatnie 30 lat, od lat 90., kiedy do naszych domów zawitały komputery osobiste i internet, otrzymywaliśmy dotowane technologie od automatów do gier przez komputery PC aż po smartfony, więc to jest marchewka dla nas, dla wygody, w trosce o bezpieczeństwo i ochronę. Wiecie, a kamery i nadzór to także marchewki do łapania złych facetów, a teraz chodzi o zrównoważony rozwój za pośrednictwem ONZ. A pod koniec roku zobaczycie, jak cały program na rzecz zrównoważonego rozwoju jest z tym powiązany. Podczas prezentacji zobaczysz także, jak idą kije, więc marchewki nie przyjdą same, na koniec przyjdą z kijami i będzie naprawdę źle. Więc byłem na konferencji w Chinach, Optical International Conference, we wrześniu 2019 roku, więc 4 lata temu, i widziałem, jak zainstalowano tam infrastrukturę kamer monitorujących, radarów i tak dalej. Byłem całkowicie zszokowany, więc wielki brat spotkał się już z dużymi zbiorami danych. A w Chinach używali rozpoznawania twarzy powiązanego skutecznie z cyfrowym identyfikatorem i aplikacją na Waszych smartfonach, które dają Wam kredyty społecznościowe, następnie są wykorzystywane do kontrolowania ludzi poprzez kontrolowanie ich zachowania i przestrzeganie zasad, ponieważ jeśli nie zrobicie tego, co Wielki Brat chce i rząd Wam właściwie każe, Wasza zdolność kredytowa zostanie obniżona i każdy, mając aplikację, ma aplikację, którą może jest w stanie na to spojrzeć. Dzieje się to w Chinach od ponad 5 lat za pośrednictwem różnych aplikacji, w tym Alibaba, mają szyfrowanie WEP i tak dalej. Zachodnie media przedstawiają narrację, że prywatność i wolność w Chinach są martwe i rzeczywiście
z nich korzystają. System kredytu społecznego mający na celu kontrolowanie swoich ludzi i w domyśle wszystkie te filmy dokumentalne i narracje pojawiające się w ABC, BBC i tak dalej. Wszystko w zasadzie sugeruje, że na Zachodzie jesteśmy wolni, ale nie jest powiedziane, że kamer w Stanach Zjednoczonych do 2022 roku, do końca tego roku na mieszkańca było więcej niż w Chinach. Do końca 2022 roku mamy zainstalowanych 50 milionów kamer w porównaniu z 200 milionami w Chinach. W Londynie, w Wielkiej Brytanii zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem liczby kamer na 1000 osób. Więc infrastruktura jest już dostępna na Zachodzie, już nas oceniają. Po prostu nie otrzymaliśmy aplikacji umożliwiającej sprawdzenie naszych wyników społecznościowych, a infrastruktura ta będzie się rozwijać do 2025 roku. Na infrastrukturę inteligentnych miast i nadzór w świecie kamer wydano 2 biliony dolarów. Inteligentne światła miejskie, inteligentne oświetlenie uliczne, radar, infrastruktura 5G. Więc gdy świat spał, kiedy ogłoszono COVID w 2020 roku, a wszyscy, których znasz, siedzieli w domu i oglądali telewizję, strach przed telewizją i blokady na całym świecie, to oni instalowali tam kamery i infrastrukturę nadzoru. Ukazał się raport w ubiegłym roku, że do końca 2022 roku na całym świecie zainstalowano 1 miliard kamer monitorujących. A jeśli weźmiesz kamery, które nie są na uwięzi, jeśli wykonasz wszystkie zbieranie danych, optykę i kamery w tych smartfony i tak dalej, będzie ich ponad 20 miliardów urządzeń do gromadzenia danych, które są aktywne każdego dnia na całym świecie. Więc dawne czasy monitorowania za pomocą ludzkich gałek ocznych minęły. To, co mamy dzisiaj, to inteligentni ochroniarze ze sztuczną inteligencją, którzy obserwują nas 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc istoty ludzkie nie są już potrzebne. Te wszystkie kamery z AI i Cloud AI, przetwarzające wszystkie dane, na które patrzą. Więc kiedy nie jesteśmy sami, prawie nigdy nie jesteśmy sami, ponieważ nawet gdy jesteśmy w naszych domach, mamy w domu oczy i uszy. Przepraszam. Więc nawet w domu niewinnie pomagamy wielkiemu bratu i przekazujemy nasze dane w zasadzie dobrowolnie. Więc jeśli masz urządzenia lub aplikacje, lub inne, które znasz, technologie takich firm jak Facebook, Samsung, Google, Apple, Microsoft, korzystasz z Zoomu i bezpłatnych połączeń konferencyjnych, tak jak my, lub dane będą przesyłane chmurą i sztuczna inteligencja skanuje dane, a wszystkie istotne informacje są przechowywane w łańcuchach bloków, więc bądź bardzo ostrożny, jakie technologie przynosisz do domu. Jak często z nich korzystasz i jak z nich korzystasz. Więc jeśli masz kamerę pierścieniową, dla bezpieczeństwa, proszę przeprowadzić rozeznanie, ponieważ kamery pierścieniowe Amazona budują w Twoim domu tak zwaną sieć mesh. Wszystkie podłączone urządzenia Wi-Fi są następnie podłączone do tej sieci mesh. A Amazon przechwytuje dane w czasie rzeczywistym ze wszystkich Twoich urządzeń, a także Twoje zachowanie, ruchy wewnątrz Twojego domu z dokładnością do 1 metra. Kiedy w Twoim domu pojawi się nowa generacja technologii Wi-Fi, dokładność wynosi 1 metr. Kilka lat temu, czy może 5 lat temu, zbierałem pieniądze dla jednego ze startupów i poszedłem na konferencję VC. W internecie krążyło dużo na ten temat. I nigdy nie słyszałem o tym. Teraz wszyscy mogą zrozumieć, dlaczego używają tego. Teraz celem nie jest już żadna twarz ani tożsamość z tyłu i to jest jeden
z programów ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Mają kamery na skrzyżowaniach, mają kamery wewnątrz i na zewnątrz wszystkich nowoczesnych samochodów, w tym radary i LIARS, do przechwytywania danych 3D w czasie rzeczywistym. Z całego świata mają kamery do rozpoznawania twarzy na ulicach, mają kamery w kosmosie. Jest firma o nazwie, zapomniałem nazwy firmy, jest finansowana przez Elona Muska. Poznałem ich założycieli około 8-9 lat temu, Planet Labs, myślę, że tak się nazywa. I oni wypuszczali kamery kosmiczne, małe kamery kosmiczne. Mamy tysiące własnych kamer, mamy czytniki tablic rejestracyjnych, wszystkie współczesne samochody mają, a w przyszłości będą miały kamery na podczerwień w lusterkach wstecznych, patrzące na Twoje oczy, śledzące Twoje oczy, oceniające Twoje emocje. Więc to, w czym żyjemy, to panoptykon. To jest zdjęcie więzienia na Rhode Island z końca lat 20. XX wieku, które jest okrągłym więzieniem, w którym znajdują się wszystkie cele więźniów i które mogą być monitorowane przez strażników więziennych w centrum, a my żyjemy w cyfrowym panoptykonie. Kiedy nie ma człowieka, istota patrzy na nas. Mamy kamery oparte na wizji komputerowej i sztucznej inteligencji, które patrzą na nas prawie cały czas. A nawet w więzieniu pomyśl o tym, jak o otaczających cię kamerach, więc jest to panoptykon w panoptykonie. Więc mówiłem o tym, mowa rozpoznawania twarzy, czy mówiono o kamerach w Chinach, inwigilacji w Chinach, mówiłem o liczbach. Teraz przedstawię koncepcję inteligentnych świateł i inteligentnych słupów. Gdyby ludzie byli uważni przez ostatnie 3 lata, zobaczyliby swoje miasta i co się w nich zmieniło, a zmieniło się dość znacząco. W nocy miasta mają toksyczne i jasne, sztuczne światło, wszędzie, na każdej ulicy i są one umieszczone na inteligentnych słupach po to, żeby są ze sobą połączone bezprzewodowo i komunikują się pod ziemią za pomocą światłowodów, z wieżami mikrofalowymi 5G i tak dalej. Więc między miastami masz inteligentne korytarze i inteligentne miasta. Wszystkie twoje samochody, wszystkie dane są śledzone, gdy idziesz pod latarnią. Latarnie uliczne monitorują twoje urządzenia, Wi-Fi, więc jeśli masz przy sobie telefon i tak dalej. Co to jest inteligentne światło i inteligentne anteny? Przyszłość tak naprawdę już się rozpoczęła. Mają możliwość dodawania różnych rzeczy, takich jak LIGO, prawda, mogą mieć czujniki hałasu, liczniki ludzi, kamery monitorujące. Wiele z tych specyfikacji, które widziałem dla świateł, mają stacje ładowania dronów na dodatek, więc przyszłość policji będzie należeć do autonomicznych dronów powietrznych, więc wszystko to dzieje się w imię bezpieczeństwa oczywiście, ochrony i zrównoważonego rozwoju, więc ludzie muszą naprawdę przemyśleć, co się dzieje w Ameryce i poza nią i czy tego chcesz, czy chcesz żyć w takim społeczeństwie. 2 godziny na południe ode mnie, w pobliżu pasma Bison Range, jest małe miasteczko. Kiedy przyjechałam do Montany nieco ponad 3 lata temu, na tej autostradzie prowadzącej przez to miasto nie było żadnych świateł. 1,5 roku temu byłem tam, jechałem jeszcze raz, było setki świateł i odbywało się to w imię oszczędzania energii, więc przeszliśmy od zera do kilkuset świateł na odcinku około 3 mil, więc pomyśl o tym. Ktoś przysłał mi to zdjęcie po prawej stronie z Kanady i zacząłem kopać głębiej. Znalazłem projekt sfinansowany przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2008 roku. Nazywa się to obezwładniaczem LED, znanym również jako Pokej, i ma na celu rozbrojenie tzw. dysydentów i terrorystów.
To jest rodzaj, no znacie wielokolorowe czerwone, zielone, niebieskie światło LED, którego częstotliwości mogą zmieniać się z bardzo dużą szybkością, a amplituda może oczywiście być również modyfikowana w zależności od dostarczanej energii. A tego typu oświetlenie powoduje ciśnienie wewnątrzczaszkowe i może spowodować uszkodzenie kręgosłupa i potencjalnie może zabić. Więc to są tego rodzaju technologie, które są wdrażane. Zachęcam wszystkich, aby byli niezwykle uważni, kiedy wkraczacie do swoich miast i dzielnic, róbcie zdjęcia i udostępniajcie je wszystkim, co sprawi, że wszystko, co sprawia, że czujecie się niekomfortowo, róbcie zdjęcia wysokiej jakości, rozdzielczości i udostępniajcie je i nie krępujcie się. Skontaktujcie się ze mną, jeśli macie zdjęcia i macie pytania. Jestem zawsze dostępny na moim YouTube, Facebooku i Twitterze i Instagramie, więc teraz przejdę do definiowania tożsamości cyfrowej wprowadzonej przez Światowe Forum Ekonomiczne. W 2018 roku Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało artykuł, w którym mówiono o tożsamości cyfrowej i stwierdzono, że jest to nowy rozdział w umowie społecznej, której nikt z nas nie podpisał, nikt się pod tym nie podpisał z nas, bo nikt z nikim nie rozmawiał, ale ten program jest obecnie wdrażany w każdym kraju na całym świecie. Więc każda osoba będzie miała tożsamość cyfrową, każde urządzenie, wszystko, co jest internetem rzeczy i każdy podmiot, to znaczy od samochodów po budynki, każde drzewo będzie mieć cyfrową tożsamość i tak dalej. Sporządzą mapy całej Ziemi i powierzchni Ziemi oraz czegokolwiek innego, wszystkiego, co się da, w cyfrową wersję siebie. Więc w świecie fizycznym, w którym żyjemy, będziemy musieli używać naszego identyfikatora cyfrowego dla każdej działalności. Opieka zdrowotna, finanse, bankowość, zakup żywności, podróże, zakupy biletu lotniczego i tak dalej. Oraz tożsamość cyfrowa będzie powiązana z Twoimi danymi biometrycznymi, przede wszystkim rozpoznawaniem twarzy, więc do odblokowania należy używać Twojej twarzy. Z drugiej strony Twój identyfikator cyfrowy jest powiązany z nowym typem systemu finansowego, który będzie cyfrową walutą opartą na Twoich kredytach wodnych i węglowych, Twoich kredytach społecznych lub kapitale reputacji oraz Twoim stanie zdrowia, niezależnie od tego, czy jesteś szczepiony, czy nieszczepiony i czy tam brałeś inne dopalacze, to będzie w rzeczywistości waluta zgodności, ponieważ jeśli nie zastosujesz się do swoich wyników na wszystkich tych frontach lub na niektórych z nich, Twoja cyfrowa waluta faktycznie spadnie, więc w nowym typie systemu finansowego, który jest w budowie i który będzie stopniowo włączany w nadchodzących latach, im bardziej będziesz podporządkowany Wielkiemu Bratu, rządowi i korporacjom, tym będziesz bogatszy. Więc Twoje niewolnictwo zniknie, będzie odwrotnie, proporcjonalne do Twojego bogactwa. Więc pomyśl o tym. A zatem ludzie słyszeli o ESG, które jest środowiskiem społecznym, a zarządzanie w korporacji lub cyfrowa waluta w rzeczywistości będzie mieć wynik ESG na poziomie indywidualnym. Jest to środowisko powiązane z węglem, wodą i innymi sprawami środowiskowymi, mającymi charakter społeczny, więc kredyt społeczny oparty na naszych polubieniach na Facebooku ma znaczenie, czy zgadzamy się z programem wojny na Ukrainie, czy z życiem ciemnoskórych. Niezależnie od tego, jak skutecznie wbudowują się one w naszą tożsamość cyfrową, nasze cyfrowe więzienie, w którym będziemy mieli całkowite ograniczenia na wszystko i będziemy musieli uzyskać pozwolenie, aby zrobić wszystko. Więc dlaczego tak się dzieje?
Jest to na najwyższym szczeblu. Chodzi o kontrolę i chodzi także o odebranie tej odrobiny suwerenności nam, którą naszym zdaniem powinniśmy mieć jako jednostki, jako narody. Więc przyszłość pieniądza będzie tą cyfrową walutą. Będzie ona oparta na naszej tożsamości i zasadniczo wprowadzi niewolnictwo tożsamości. Jeśli ludzie zrozumieją obecny system pieniędzy, w którym się znajdujemy, system waluty fiducjarnej, który jest systemem niewolnictwa zadłużonego, a więc zatem przejdźmy z systemu niewolnictwa zadłużonego do systemu niewolnictwa tożsamościowego, nastąpi całkowite wykorzenienie wartości wszystkich walut fiducjarnych, w tym dolara amerykańskiego. Dlatego naprawdę ważne jest, aby zrozumieć, jak ważne rzeczy dzieją się od 1913 roku, od uchwalenia ustawy o rezerwie federalnej i banku. Około 99% wartości dolara amerykańskiego zostało wykorzenione i dotyczy to ostatniego 1%. A kiedy dolar amerykański zostanie całkowicie rozbity, pojawi się nowa międzynarodowa gospodarka i zostanie ona wprowadzona, będzie oparta głównie na węglu. Zamierzają to wdrożyć poprzez cyfrową tożsamość ciebie i twoich aktywów. Więc pomyśl o tym jako o programowalnym tokenie. Więc w centrum znajduje się informacja. Jest jakiś zasób. Gdzie to zrobił? Pochodzą od tego, kto jest jego właścicielem. Więc może to być twój dom, może to być twój samochód i tak dalej. Mogą to być pieniądze znajdujące się obecnie w twoim banku lub twoja cyfrowa waluta. Ale każdy zasób jest zdefiniowany i kontrolowany przez otaczające go zasady. Co dany zasób może, a czego nie może zrobić. Innym sposobem myślenia o tym jest istnienie inteligentnych kontraktów, które są domyślnie zapisane w oprogramowaniu i kodzie, które definiują te aktywa. Więc pomyśl o tym tak, jakbyś miał dzisiaj aktywa, którymi jest dom, który spłacisz w przyszłości i ten dom zostanie zamknięty ze względu na twoje bezpieczeństwo i ochronę, aby nikt nie mógł dostać się do szczegółów twojego zasobu. Zasób ten zostanie otoczony regułami i w rzeczywistości nazywa się to tokenizacją, więc wszystkie twoje aktywa zostaną stokenizowane, co oznacza, że będą podlegać zasadom zarządzania. Te zasady zostaną opracowane przez Wielkiego Brata, czyli prywatne korporacje, organizacje Narodów Zjednoczonych lub Światowe Forum Ekonomiczne i będziesz musiał uzyskać pozwolenie, kiedy tylko będziesz chciał uzyskać dostęp do swoich aktywów, a oni mogą zablokować ci dostęp do twoich aktywów, kiedy tylko zechcą. Więc pomyśl o tym, o przyszłości pieniędzy, że własność aktywów w rzeczywistości nie istnieje, ponieważ zasady regulują to, do czego możesz uzyskać dostęp. Więc w jaki sposób zamierzają to faktycznie wdrożyć za pomocą technologii? Odbywa się to za pośrednictwem protokołu bezpieczeństwa cybernetycznego, zwanego Zero Trust. Więc przejdziemy od domyślnego zezwolenia do świata domyślnej odmowy. Więc tak jak dzisiaj, jeśli pójdziesz do sklepu spożywczego, po wejściu do sklepu możesz w zasadzie pójść i wziąć do koszyka, co chcesz. W przyszłości odmówią ci tego wszystkiego i będziesz musiał uzyskać pozwolenie na odebranie ze sklepu spożywczego wszystkiego, co chcesz, za każdym razem. A w istocie jest to powiązane z twoim cyfrowym identyfikatorem. Więc nasza przyszłość będzie pełna ograniczeń. I będziemy potrzebować pozwolenia, więc będzie to jak odblokowanie twojego życia w czasie rzeczywistym przez cały czas w oparciu o twój identyfikator cyfrowy powiązany z twoją cyfrową walutą. Oto przykład wykorzystania zaufania zero podczas zakupów. Ta dziewczyna poszła do sklepu. Wszystkie produkty są za drzwiami z plexiglasu i jest powód, dla którego to wszystko wiem, że chuligani są opłacani w miastach takich jak Chicago, San Francisco, Los Angeles za wchodzenie do sklepów detalicznych, odbieranie produktów i bieganie w bluzach z kapturem. Nie jest to robione organicznie, robi to firma Design,
Głównym powodem jest umieszczenie wszędzie kamer oraz zwiększenie bezpieczeństwa oraz zwiększenie nadzoru. Innym powodem jest umieszczenie wszystkich produktów za drzwiami. A następnie na każdym z tych drzwi umieszczą kamery 3D powiązane z Twoim cyfrowym identyfikatorem i będzie to dotyczyć dostępu warunkowego, więc jeśli ta dziewczyna pójdzie do tego sklepu, chce kupić wołowinę, ale jej kredyt węglowy spadł, bo zjadła za dużo wołowiny w pierwszej połowie miesiąca, drzwi się nie otworzą. Jeśli zjadła za dużo cukru w tym tygodniu i chce soku pomarańczowego, te drzwi się nie otworzą. Więc to jest taki świat, w którym żyjemy, ponieważ wszystkie waluty są tokenizowane, co jest odpowiednikiem inteligentnych kontraktów. Więc istnieje koncepcja zwana shopping, która oznacza tożsamość jako usługę. Wiele firm buduje wokół tego biznesy, więc za każdym razem, gdy Twoja twarz znajduje się przed kamerą, jest to łańcuch korporacji. Zarabiają pieniądze w czasie rzeczywistym dzięki przechwytywanym fotonom. Istnieje inna koncepcja zwana geofencingiem, geoogrodzeniem, która jest powiązana z Twoją twarzą i cyfrowym identyfikatorem, a także wdraża kontrolę dostępu lub ogranicza Twój dostęp. Więc pomyśl o tym jako o niewidzialnym ogrodzeniu, poza który nie możesz podróżować. Więc możesz być objęty geoogrodzeniem w zakresie podróżowania po całym świecie, możesz zostać objęty tym geoogrodzeniem. Jak daleko możesz dojechać? Jak daleko możesz dojść? 15-minutowe miasta są wprowadzane na całym świecie w Oksfordzie. Wychowali tą koncepcję prawie rok temu, a teraz słyszysz, że dzieje się to w wielu częściach Ameryki. Możesz zostać odgrodzony, ponieważ Twoja cyfrowa waluta jest wyłączona, poza powiedzmy 2 mile lub 5 mil. Możesz być geoogrodzony w metaversie, wszyscy już jesteśmy. Cenzura na Facebooku na przykład i tym podobne. Skutecznie polega na geoogrodzeniu. Kto może czytać Twoje posty, do kogo kierowane są Twoje posty, kto jest cenzurowany, a kto nie jest cenzurowany. Więc cała infrastruktura nadzoru obejmująca inteligentne światła, kamery 5G, radary i tak dalej. Wszystkie są instalowane w celu gromadzenia danych całej działalności, która ma miejsce i wszystkich ludzi mieszkających w tych miastach. Zatem dane są siłą napędową inteligentnych miast i to pod pretekstem zerowego śladu węglowego dla Organizacji Narodów Zjednoczonych i działań klimatycznych. A zatem pod pretekstem sprzedaży wszędzie umieszcza się czujniki w celu zapewnienia jakości powietrza, oświetlenie, zarządzanie wodą, zanieczyszczenie hałasem, monitorowanie ruchu drogowego i zarządzanie energią. Wiedzą, że cały język używany przez te organizacje jest odwrócony. Więc monitorowanie jakości powietrza tak naprawdę dotyczy ograniczonej mobilności i braku posiadania samochodu. Chcą nadzoru i kontroli za pośrednictwem siatki LED i chodzi o gromadzenie danych. Plan jest taki, aby w przyszłości racjonować wodę i dlatego to wszystko dzieje się w miejscach takich jak Montana, gdzie przyznają prawa do wody plemionom indyjskim, które inkorporowali i poprzez inkorporację zamierzają narzucić wszystkim liczniki wody i tak dalej. Czujniki zanieczyszczenia hałasem służą do nadzoru mowy. Monitorowanie ruchu tak naprawdę dotyczy śledzenia mobilności wszystkiego, a zarządzanie energią polega na racjonowaniu energii elektrycznej, gazu i ciepła. I jest powód, dla którego drewno na przykład w nowych domach w Kalifornii nie może być używane do pieców. Więc w centrum tego wszystkiego znajduje się identyfikator cyfrowy, ponieważ aby to wszystko działało, cała aktywność rejestrowana przez czujniki, od kamer, przez radar, po światło LED jest powiązana z identyfikatorem cyfrowym. Urządzeń, przedmiotu, pojazdu i ludzi. Więc karty Narodów Zjednoczonych stanowią cele zrównoważonego rozwoju. Istnieje 17 celów zrównoważonego rozwoju. Gorąco polecam wszystkim odwiedzenie strony internetowej ONZ i rozpoczęcie studiowania wszystkich tych celów. Wiedzcie, że wszystkie języki są odwrócone, więc na przykład pierwszym celem jest brak ubóstwa, a celem jest obniżenie
poziomu finansowego wszystkich krajów pierwszego świata i uczynienie ich biednymi jak kraje trzeciego świata. Drugim celem jest brak głodu, tak jak piszą. Celem jest uzyskanie pozbycia się wszelkich naturalnych hodowli, wszelkiej hodowli bydła i ostatecznie przejść na żywność syntetyczną i mięso drukowane w 3D. Więc takie rzeczy, przeczytaj te cele i spróbuj dowiedzieć się, co tak naprawdę próbują zrobić. A wszystkie te działania są robione w imię Zero Trust, Net Zero 2050. Chcą ograniczyć aktywność wszystkiego na świecie na rzecz Net Zero, emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Węgiel jest gazem życia i w zasadzie wszyscy są oświeceni w tym programie. Ale wszystko jest powiązane z cyfrowym identyfikatorem i nadzorem. A to tak... A to tak naprawdę pchają w imię zrównoważonego rozwoju, zamierzają zbierać dane, łączyć je z fałszywymi instrumentami prawnymi, aby manipulować życiem ludzkości, manipulować życiem zwierząt i wszystkimi zasobami naturalnymi. Aby to osiągnąć, ich celem jest ciągły pomiar analizowania, monitorowania, zarabiania, zarządzania i kontrolowania wszystkiego na świecie. W tym wszystkich, oczywiście, ludzi. Więc cele zrównoważonego rozwoju tak naprawdę polegają na przejściu na nowy rodzaj waluty węglowej z kontrolą i nowym międzynarodowym porządkiem gospodarczym. Powiem Ci więcej na ten temat. Jak kontynuujemy na poziomie korporacyjnym? Wykorzystują korporacje do realizacji tego programu i zgodnie z koncepcją zwaną ESG, która obejmuje kwestie społeczne i zarządzanie środowiskiem, więc korporacje będą zmuszać swoich dostawców i klientów, aby również przestrzegali zasad ESG i postępowali zgodnie z agendą ekologiczną i będą zmuszać do tego także swoich pracowników. Więc każda firma ma teraz wynik ESG, a wynik ESG zależy od tego, jak właściwie egzekwuje program ESG. Aspekt S to aspekt społeczny powiązany z różnorodnością indeksu, inkluzywność kapitałowa i używają wszelkiego rodzaju instrumentów lub zmiennych, aby manipulować w ciągu ostatnich 3 lat używali sprawiedliwości społecznej, reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Życie ciemnoskórych ma znaczenie dla programów LGBTQ, więc powiedzmy na przykład, że jest zarząd złożony z 6 białych mężczyzn. Jeśli usuwają jednego białego mężczyznę i zastępują go kolorową kobietą, to ten wynik DEI wzrasta, jeśli się z tym powiąże. Usuwają kolejną osobę i umieszczają transczarną kobietę z kraju trzeciego świata, wynik wzrasta, więc w ten sposób manipulują zachowaniem korporacji i następnie wymuszają zachowanie na swoich pracownikach, ponieważ pracownicy dostają pensje i premie. A jeśli pracownicy się nie dostosują, stracą pracę. A zarządzanie polega na tym, co wszyscy wyznaczają, jakie wszystkie działy i ludzie, których zatrudniają, którzy zamierzają zarządzać i egzekwować aspekty tego programu, więc korzystają z korporacji, a nie rządów, aby wymuszać przestrzeganie przepisów od wszystkich w innych firmach, a także od osób w firmach i osób fizycznych. Więc zamierzam odejść od obecnego systemu, od starszego kapitalizmu z kapitalizmem interesariuszy, gdzie interesariuszami są ludzie, którzy wdrażają te programy. Więc jednym ze sposobów myślenia o tym na najwyższym poziomie jest użycie koncepcji zwanej dialektyką heglowską, więc ludzie powinni zbadać to, ale tak naprawdę chodzi o stworzenie problemu, uzyskanie reakcji lub stworzenie narracji, że taka jest reakcja, a następnie wprowadzenie z góry określonego rozwiązania dla wszystkich, więc jest to rodzaj planu dla celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więc co oni mają? Kręcą się wokół działań klimatycznych, zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia od ponad 40 lat. Ale tak naprawdę narracja zaczęła się wzmacniać w latach 90.
Więc jakiej reakcji potrzebujemy, aby ocalić Ziemię? Ziemia jest problemem i musimy ograniczyć dostęp wszystkich do natury, musimy ograniczyć aktywność związaną z prowadzeniem pojazdów i tak dalej w imię planety. Czyli jaką jest ta Ziemia? No i środowiska oraz jakie jest rozwiązanie? Nowy międzynarodowy porządek gospodarczy, cyfrowa waluta oparta na węglu i zachowaniu, a także czwarta rewolucja przemysłowa. I jak zamierzają to zrobić w praktyce? Za pośrednictwem inteligentnych miast i umieszczając wszystkich w inteligentnych miastach, aby można było ich śledzić i oceniać, analizować, a następnie odpowiednio nimi zarządzać i zarabiać na nich. Czyli na ludziach. Tak, aby powstał plan, architektura, to cele zrównoważonego rozwoju ONZ, a instrumentami ich realizacji są ESG, realizowane przez korporacje, partnerstwa publiczno-prywatne, które w rzeczywistości są partnerstwami prywatnymi, ponieważ wszystkie nasze rządy, stanowe i lokalne, zostały włączone, a następnie za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub NGS, które wdrażają inteligentne grupy, Community Land UFA, przechwytuj obszar o dużym zagęszczeniu, niedrogie mieszkania i firmy takie niedrogie, a ludzie nie wiedzą, że to jest Międzynarodowa Rada do Spraw Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych, więc zaczęli zmieniać nazwę Victory teraz, odkąd ludzie zaczęli to łapać. Ale tam, gdzie mieszkasz, są wszystkie NOS, które wdrażają inteligentny rozwój, więc jeśli chcesz zobaczyć, jakie są plany dotyczące inteligentnego miasta, wpisz inteligentne miasto. Znasz San Francisco lub inteligentny rozwój San Francisco lub równoważne typy wyrażeń, więc to jest na najwyższym poziomie, w jaki sposób tworzą problem. Uzyskują reakcję, a następnie wdrażają rozwiązanie, a większość ludzi realizuje plan, a w centrum tego wszystkiego ponownie znajduje się identyfikator cyfrowy, ponieważ identyfikator cyfrowy jest potrzebny do śledzenia wszystkiego, zarządzania wszystkim i kontrolowania wszystkiego. A żeby dać Ci dodatkową notatkę, czwarta rewolucja przemysłowa jest związana z tym, że zmierzamy w kierunku robotyki i coraz częściej żyjemy w metaświecie. Na przykład, jeśli pracujesz w firmie i budujesz, powiedzmy, tworzysz samochody, to już się zaczęło. Ludzie powinni iść i przestudiować Omniverse firmy Nvidia. Teraz przeprowadzone są wszelkiego rodzaju symulacje, a prototypowanie odbywa się w metaversie. Zasadniczo, przed rozpoczęciem produkcji, więc podsumowanie numer jeden. W imię bezpieczeństwa i prywatności, a teraz także zrównoważonego rozwoju, wprowadzany jest koń trojański, a wewnątrz konia trojańskiego znajduje się identyfikator cyfrowy. A w identyfikatorze cyfrowym chodzi przede wszystkim o kontrolę całkowitą. Jeżeli chodzi o edukację, jeśli masz dzieci lub wnuki, słyszałeś o społecznym uszczelnieniu, emocjonalnego uczenia się i chodzi o przechwytywanie danych każdego dziecka od kołyski po karierę zawodową i możliwość manipulowania nimi, a podstawą tego jest identyfikator cyfrowy. Na przykład dzieci są przed ekranami w domu, przed telewizorem. Gdy są w szkołach, mają kamery w szkołach, więc sztuczna inteligencja, algorytmy zawsze sprawdzają twarze dzieci pod kątem znęcania się nad dziećmi. A jeśli sztuczna inteligencja uzna, że dziecko jest niezadowolone, może wysłać służbę ochrony dziecka, aby zapewnić dziecku rację. Dzieci grają w gry planszowe z ekranami LED, pod nimi znajdują się kamery typu rybie oko i są to produkty, które są na rynku od 2 lub więcej lat. Gramy mądrze, monitorujemy oczy i twarze dzieci i możemy manipulować tym, co jest wyświetlane na tablicy. A danymi dzieci to także duży biznes, więc jeśli wysyłasz swoje dzieci do szkoły, zarabiają na nich w czasie rzeczywistym, dzięki koncepcji zwanej inwestowaniem o wpływie społecznym. Więc inwestorzy na Wall Street
nie tylko łączą się z dziećmi za pomocą urządzeń, ale zbierają wyniki w zakresie uczenia się społecznego i emocjonalnego i umieszczają je w grupach aktywów Prodigy jako sekurytyzowane rynki, a potem będą mogli w każdej chwili obstawić przyszłość dzieci i zarabiają na tym. Więc wiedzcie, że wasze dzieci otrzymują teraz pieniądze, jeśli pójdą do szkół publicznych lub prywatnych, więc nacisk na cały system opiera się na kontroli społecznej i emocjonalnej, a nie na celu zyskania czegoś dla dzieci. Oto inicjatywa UNICEF o nazwie Kid Power, w ramach której rozdaje się dzieciom bezpłatne lub dotowane inteligentne zegarki i każe im się być aktywnymi i ratować życie. Ale tak naprawdę chodzi o gromadzenie danych, więc dzieciom mówi się, że mogą zdobywać punkty i żetony, a ich misją jest zdobywanie aktywnych punktów ratowania życia. I jak to się dzieje, ponieważ im więcej punktów zdobędą, jakiś inwestor mający wpływ na społeczeństwo lub że czyni dobro na całym świecie, odblokuje pudełka z żywnością dla dzieci w trzeciej klasie świata, w trzecim świecie, ale tak naprawdę chodzi o pracę dzieci, wprowadzenie poczucia winy u dzieci w tak małym wieku z powodu ich posiadania ciężaru, który uczynili innym ludziom biednymi. Dzieci z innych krajów są zaprogramowane, aby zarabiać żetony. To także przejście odznaki ukończenia systemu finansowego, a potem oczywiście punkty społeczne, dzięki którym możesz zobaczyć, jak wszystkie te zajęcia prowadzone obecnie w szkole są zgodne z nowym międzynarodowym porządkiem gospodarczym i całym systemem kontroli społecznej. Więc tak naprawdę chodzi o dane i kontrolę. Kwiecień 2022 rok na stronie internetowej Departamentu Stanu ogłoszono, że nastąpiło wielostronne zarządzanie internetem, co oznacza, że międzynarodowi bankierzy w Organizacji Narodów Zjednoczonych przejęli kontrolę nad globalnym internetem. Zatem należy się spodziewać w przyszłości świata zerowego zaufania w internecie, w którym jeśli nie akceptujemy identyfikatora cyfrowego i jeśli nie zastosujemy się do porządku obrad, nie będziemy mogli uzyskać dostępu do nowoczesnej telekomunikacji przez internet, a podstawą tego będzie identyfikator cyfrowy, ponieważ potrzebne będzie uwierzytelnienie twarzą i biometryczne uwierzytelnienie, aby odblokować dostęp do internetu i pozostać w internecie w czasie rzeczywistym, a właściwie w przyszłości. Spodziewam się tego w oparciu o pewne przepisy, które ktoś próbował zainicjować w kongresie 3 lata temu w imię bezpieczeństwa dzieci z powodu dziecięcej pornografii, które chcą mieć możliwość odebrania wszystkim bezpiecznych transakcji w internecie między przeglądarkami i tego, co oglądają ludzie, aby móc śledzić wzrok każdego człowieka w czasie rzeczywistym podczas korzystania z dowolnego urządzenia, więc pomyśl o tym, pomyśl o konsekwencjach. To tylko kilka zdjęć, które zrobiłem. Zrobiłem je kilka lat temu, kiedy przyjechałem do Montany, gdzie mieszkam. Nie było żadnych aparatów, ale wszystkie te pojawiły się, odkąd tu przybyłem. Więc mamy kamery na skrzyżowaniach, oświetlenie LED, na ulicach Cisel zainstalowano światło monitorujące, w różnych miejscach pojawia się coraz więcej wież mikrofalowych 5G. W sklepach detalicznych wszystkie najważniejsze mają dużo kamer, przy kasach mają kamery rozpoznające twarze, 4 z nich przy wejściu, w tym Walmartcie. Więc kiedy przejdziesz przez foyer i wejdziesz do sklepu, będziesz śledzony na każdym metrze kwadratowym twoich ruchów w Walmartcie, oni śledzą, co wkładasz do koszyka, a twój ślad węglowy jest aktualizowany na podstawie tego, co robisz i co wkładasz do koszyka. A tam są te wszystkie kamery monitorujące i światła LED na parkingu. Jest ich dziesiątki. Myjnia samochodowa w Kalispel, niedaleko mojego domu, ma 12 kamer rozpoznających twarze i ma też czytniki tablic rejestracyjnych, które są połączone z twoim samochodem, a twój ślad węglowy jest aktualizowany, więc wszystko jest w grze, kiedy rozmawiamy na przykład. Zachęcam ludzi, aby byli bardziej uważni, kiedy wychodzą i robią zdjęcia.
Jest firma o nazwie ID.me, nie pozostaje żadna tożsamość. Jest to partnerstwo publiczno-prywatne, podobno współpracuje z rządami stanowymi i federalnymi w celu uzyskania wszelkiego rodzaju świadczeń, zasiłków dla pracowników i świadczeń dla weteranów. I to w imię Ciebie. Równość i inkluzywność. Jak oszukują Cię, żebyś się zapisał? Identyfikator cyfrowy skutecznie polega na użyciu hasła w prawie jazdy lub paszporcie, a następnie na zrobieniu sobie wideo selfie w celu odblokowania dostępu do korzyści. Tak to jest. Jest to jeden ze sposobów, w jaki wprowadzają identyfikator cyfrowy dla wielu ludzi. Więc kluczem do zrozumienia jest to, że kiedy zaakceptujemy cyfrowy identyfikator, gra się skończy. Gra się skończy dla ludzkości, ponieważ wtedy będziemy mieć cyfrowego bliźniaka, a nasz cyfrowy bliźniak będzie z Wami wchodził w interakcję z innymi cyfrowymi bliźniakami i działaniami w metaversie i tak dalej. To dość mroczny plan. Więc na poziomie technologii mówiłem o zerowym zaufaniu. Niedawno zrobiłem ten slajd, aby spróbować wyjaśnić, w jaki sposób ludzkość zostanie zniewolona przez transformację cyfrową i na czym polega transformacja cyfrowa. Transformacja cyfrowa składa się z 5 filarów. Pierwszym z nich są kamery, czujniki i diody LED, czyli internet rzeczy połączonych z Twoim cyfrowym identyfikatorem. Zaraz po tym czujniki przechwytują dane, które wysyłają przez sieć do chmury, więc chmura jest drugim filarem tej transformacji, a następnie w chmurze znajdują się algorytmy sprzętu i oprogramowania, czyli sztuczna inteligencja obsługująca i przetwarzająca wszystkie dane trafiające do chmury. I to jest trzeci filar. Po tym, jak sztuczna inteligencja przetworzy dane, które pobiera wszystkie odpowiednie dane i umieszcza je w łańcuchu bloków, który postrzega to jako serwery w chmurze, które w rzeczywistości są cyfrową księgą zablokowanych informacji. I w końcu jest to cyberbezpieczeństwo, w zasadzie zerowe zaufanie, które w końcu odblokuje dostęp, więc wszystkie te 5 filarów muszą współpracować zgodnie, aby zniewolić ludzkość. Jeśli którykolwiek z tych filarów zawiedzie, wówczas cały ich plan i cała ta cyfrowa transformacja zawiedzie. Pomyślcie teraz o tym, my, istoty ludzkie, tak jak my, jednostki na poziomie indywidualnym lub grupowym, gdzie mamy kontrolę? Na pewno nie mamy kontroli nad chmurą, ponieważ chmura to w zasadzie serwery i komputery będące własnością prywatnych korporacji, więc nic nie możemy z tym zrobić. Sztuczna inteligencja to algorytmy działające na sprzęcie należącym do korporacji. Nie możemy nic zrobić. O tym blockchain to też trochę wiecie. Pamięć statyczna na serwerach w chmurze, nic nie możemy zrobić z tym. Na to nic nie możemy poradzić, na to cyberbezpieczeństwo. To zbiór algorytmów i oprogramowania, które daje lub uniemożliwia dostęp do urządzeń, z którymi nie możemy nic zrobić. Jedyną rzeczą, do której mamy dostęp, jest coś, co możemy fizycznie zobaczyć i dotknąć i co jest umieszczane na naszych terenach publicznych i w przestrzeniach prywatnych. Abyśmy mogli coś z tym zrobić. I jeśli możemy uniemożliwić Jotowi, bo to nazywa się Jot, wykonanie tych funkcji, które ma pełnić, to możemy wyłączyć ten system niewolnictwa. Więc pomyśl o tym, wszystko jest powiązane z identyfikatorem cyfrowym i systemem niewolnictwa tożsamości. Niektóre z zaangażowanych firm to Światowe Forum Ekonomiczne, Bank Światowy, MFW, Organizacja Narodów Zjednoczonych, UNESCO, UNICEF i cała masa innych. Więc innym sposobem zademonstrowania tego systemu niewolnictwa jest przechwytywanie danych przez IOT na blockchain w połączeniu z cyfrowym identyfikatorem powiązanym z cyfrową walutą, zrównoważonych kredytów węglowych, wodnych i tak dalej.
To jest Twoja cyfrowa smycz i to zostanie wdrożone poprzez dostęp warunkowy za pośrednictwem zerowego zaufania, więc jest to po prostu inny sposób przedstawienia informacji, które, jak wiesz, uważam za interesujące i nazywam to ostateczną blokadą, gdy system będzie już w pełni gotowy i wszystkie przełączniki zostaną włączone, będą kontrolować cały dostęp ludzkości do wszystkich aspektów życia i natury. Więc podsumowując, sztuczna inteligencja to bestia. Bestia potrzebuje jedzenia. Jedzenie to dane, a kanałami do tych danych są czujniki, kamery, radary, inteligentne światła, wieże 5G, samochody autonomiczne itd. Jedynym sposobem na zagłodzenie bestii jest wyłączenie czujników J i ich cofnięcie, ponieważ zrobiono to bez naszej zgody. Ponieważ dane i czujniki karmią bestie, muszą być usunięte. Dlatego naprawdę ważna jest synchronizacja podczas transformacji cyfrowej o tym, jak sztuczna inteligencja się wpasowuje i jak możemy zagłodzić bestie, tak aby cały świat znalazł się teraz w stanie, w którym mamy cichą broń wycelowaną w nas. I jeśli czegoś z tym nie zrobimy, do końca będziemy w niewidzialnych łańcuchach naszego życia. Więc mamy walkę, jak żadna inna w historii współczesnej cywilizacji. I pytanie do wszystkich brzmi, co zamierzacie z tym zrobić? Dla kanału Wolność i Anarchia czytała Trinity.